witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim zadaniem będzie sprawdzenie, czy Fordem Focusem lepiej się driftuje niż moją BMW-ką. Sprawdzić będzie trudno, ze względu na to, że mam tylko dwa koła. Ale dwa koła mam dobre, a dwóch kół nie mam. Nie wiem, no tak wyszło. Jakoś dzisiaj tak wyszło, bo awarii uległy dwie opony, ale za chwilę te opony wymienię. No i oczywiście będę mógł sprawdzić, czy Ford Focus RS jest dobrym samochodem do driftu. Dodam, że oczywiście funkcja drift w tym samochodzie jak najbardziej jest dostępna. I sprawdzę, czy lepiej się driftuje BMW-ką, czy takim właśnie Focusem. Chciałem pojeździć i podriftować, ale najpierw muszę oczywiście robotę zrobić. Dobra, chodź. Taka mała i cenna wskazówka. Z chwilą, kiedy zmieniacie oponę, felgę, koło, to tą podkładajcie. Podkładajcie tutaj. Tą zdejmujecie. Bierzecie z powrotem. I podkładacie z powrotem. Jest to bardzo bezpiecznie, takie ustawienie, bo w momencie, kiedy Ci spadnie z lewarka, spadnie Ci na felgę, a nie na oponę. To taka rajdowa wskazówka. Ja pozwólcie, że zajmę się swoją robotą. Nazmieniało się tych opon, nazmieniało się tych felg podczas rajdu. I zawsze jest bardzo szybko i bardzo, tak wiecie, nerwowo. I z chwilą, kiedy szarpiesz ten samochód, a to szybko, możesz zrzucić ten samochód z lewarka. Bo jest taki rajdowy lewarek, gdzie tylko dwa podniesienia i masz tak naprawdę samochód w górze. I dlatego kładziemy zawsze tą oponę tutaj, po to, żeby zabezpieczyć się przed uszkodzeniem jakby, powiedzmy, samochodu. Dobra, ale koniec gadania. O, ale zimno jest. Koniec gadania, ja zmieniam opony i zaczniemy w końcu jeździć i starać się pojechać driftem. Użyć funkcji drift w Fordzie Focusie RS. Dobra, ja jestem gotowy, przejadę się, trochę rozgrzeję. Zaznaczam, że na tylnej osi mam twardszą oponę, z przodu miększą. Specjalnie tą taką mieszankę. No dobra, nie specjalnie, zostały mi takie opony, ale na tył dałem twardszą, żeby się uślizgiwał, a przód, żeby był przyklejony, żeby mógł sobie po prostu prowadzić, żebym przód nie wyjeżdżał. To taka właśnie moja jest kombinatoryka. Już po pierwszym zakręcie czuję, że zaczyna mi tył odchodzić. Wow. No, to Paweł już się zaczyna bawić fajnie. Gaz. Dobra, spróbujemy. No to dobra, słuchajcie. Pierwsze podejście, drugi bieg. Sztywno trochę, jak kwadratowato trochę. No ale czemu nie? No spróbujmy, dobra, kolejne podejście. Idzie! Ale, no słuchajcie, moment obrotowy, jak i moc tego auta jest na tyle duża, że 18-calowe opony są w stanie uślizgnąć się, ale z okrążenia na okrążenie... Świetnie! Patrzcie, jak driftuje! Tylko czekać się przyłożę w drugi bieg. Wypadłem!
Trochę, no ale łajska fantazja mnie troszeczkę poniosła. No ale jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Dobra, spróbujemy teraz. Spróbujemy teraz sekwencję. Może uda się dwóch zakrętów zrobić. Idę buczurem i odbijam drugą. Przechodzę. Mocy przybywa. Nie wyszło mi. Nie wyszło mi trochę. Ale jest okej. Nie wyszło mi trochę. No dobra, ja będę jeszcze próbował. No i nie ma co. Dobra, dobra. Nie. Beczki. O. Beczki, słuchajcie. Beczki nie jestem w stanie zrobić, chociaż spróbuję. Na funkcji drift beczki nie jesteś w stanie zrobić. Nie wiem, ale może uda się na spiętym dyfrze to zrobić, to może to będzie coś się uda. Ale... O, się zmęczyłem, słuchajcie, powiem wam, że się zmęczyłem. Teraz sprawdzimy, jak jest driftować prawidłowym samochodem i z prawidłową napędzaną osią, czyli BMO. Ale dawno nie siedziałem. Jest moc! Tu się dzieje! Tu, co tu się dzieje? Niesamowite! Po prostu BMA to to jest BMA. A jak chcesz podriftować samochodem czteronapędowym, to te auto zdecydowanie musi mieć dwie zajebiste szpery i komputer, który steruje tym. Tak jak steruje komputer, sterował komputer w moim Lancerze rajdowym. Wtedy, albo w Poloniuszu. Wtedy wykonanie beczki lub jakiejś dłuższego poślizgu jest na tyle racjonalne, na tyle przewidywalne, że jesteś w stanie ogarnąć. Fokus jest, ma tylko namiastkę tego i sądzę, że jak spadnie śnieg i będzie bardzo ślisko, będzie idealnym samochodem, żeby móc właśnie pobawić się i pojeździć poczurem. BMW natomiast jest samochodem, która daje mnóstwo satysfakcji. Jazdy, fanu i zabawa jest naprawdę zajebista. Ale musicie muszę wam przyznać, że musicie mieć dobrą szperę. W tym samochodzie szpera już puszcza, więc nie mogę wykonać takiego dobrego poślizgu. Ale mogę wykonać to!
Jacek, pytanie, które zadaję wszystkim. Jak się jechało? Dobra, żartowałem. Dzisiaj moim zadaniem było sprawdzenie, jak się jeździ, jak się driftuje autem tylnonapędowym i czteronapędowym. I w sumie jeździłeś jednym i drugim, ale nie uprawiałeś driftu dzisiaj, tylko jeździłeś sobie tak normalnie. Powiedz mi, co więcej radości, tylko tak szczerze dla moich widzów, co więcej radości daje, jeżeli chodzi o jazdę? Czteronapędówka czy BMW-czka? Dla przyjemności BMW-czka, dla czasów Focus. Albo inny czterolot. Właśnie, ja też jestem tak jak i nie wiedziałem, że my umiemy driftować. To ja też teraz się dowiedziałem. Ja nie widziałem, ja robiłem jakieś dziwne tego. Ale powiem Ci tak, to co zrobiłeś jakieś pół godziny temu, naprawdę szacun. Za chwilę pokażemy Wam, jak Jacek zrobił beczkę. Naprawdę, ja. Tak, ja. Jacek, nie ja. Chciałem to zrobić, że to ja niby, nie? Że to niby ja, ale tutaj gremialnie... Tak. Moja pierwsza beczka to moja beczka. Jacek nie jedzie na barwórkę, ani nie stresuje się. Nie trenuje na barwórkę, ale beczkę wykonał bardzo przyzwoicie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tych, którzy dołączyli teraz, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dajemy subskrypcję, lajkera i widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć!